innych miastach też, nauką, czy też poznawaniem, ja bym powiedział raczej, elementów kaligrafii różnych języków. I kiedy tu się próbowaliśmy zorientować, z jakim to warsztatem by można było tu zaistnieć i oferować go w Warszawie, pojawiły się właśnie kaligrafie. Kaligrafia japońska, kaligrafia chińska i powiedzmy inne jeszcze przykłady mógłbym dać.